Siema, Gabor z tej strony. Edgerunner był jakiś czas temu, chyba miesiąc prawie około na głównym kanale. Teraz nagrywamy sobie drugą część na drugi kanał. Krawędź biegacz, tak się ta gra nazywa. I zobaczymy, co będzie się tutaj działo, bo tutaj sobie skończyliśmy. To były te wszystkie monitorki, terminale do czytania. I teraz tak, gdzieś trzeba tu przejść. Gdzieś tu miałem kod, pamiętam, w którym z tych terminali. Zaraz sobie poszukam. Chyba w tym. Były te wszystkie te raporty. Security raport, nie, to nie tu. Gdzieś w którymś z tych terminali było to, kurde. 081999. Tylko nie wiem, czy to do Wi-Fi, czy do czego. Czyli to nie jest gdzie jestem. Chyba, że to nie potrzeba kodu. To kiedyś był potrzebny kod. Chyba, że teraz nie potrzeba. Może też tak być, że nie potrzeba. Czy, ale czy tu mogę wejść? Nie, no to poczekaj. Gdzieś tu, kurde, pamiętam. Tu chyba, czekajcie. Tu się wchodziło. Jakiś głupi jestem chyba. Tak sobie przypominam, że to gdzieś kod był potrzebny. Do conference rooma mi się wydaje, że był potrzebny. Albo jestem debilem. Czekajcie, nie tutaj. Przeczytajmy, może trzeba jakiś skrypt aktywować, to jest pozamykane. No mam kartę jedynkę, chyba że gdzieś tu leży karta. Tu nie leży. Tu nie leży. I tu nie leży. No to chyba jestem debilem, widzę. No cóż, no pogubimy się razem w takim razie, no. Te filmy na drugi kanał mają to do siebie, że ich nie montuję. Więc niech tak będzie dalej, siema. Dwójki nie mam, czekajcie, chyba że gdzieś... Gdzieś przejść, tu nie było, tu się na pewno ten pokój otworzył, znaczy on był otwarty. Tu mi pokazał Patryk Insterega właśnie z Instagramami ich. I tu się kibel otworzył jeszcze. A w kiblu nie ma nic istotnego. Siema, déjà vu. Chyba, że o czymś zapomniałem, po prostu skryptu nie aktywowałem, tak też może być. Bo ogólnie to wczytywanie... No właśnie nie wiem. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego robić od nowa. Bo specjalnie sobie to poza odcinkiem przeszedłem. No nie, ja muszę to robić od nowa, kurde. Wczytałem sobie gierkę i zapisało mi faktycznie przedmiot, bo mam jakby kartę, którą zdobyłem. Ale to chyba są potrzebne jakieś skrypty, bo muszę to przejść od nowa. Dobra, to przejdziemy sobie to od nowa. Ja to specjalnie poza odcinkiem przechodziłem, ale ciul. Jakby te parkury już mam wyuczone. Dosyć przyjemny jest ten skrypt skakania po tych ścianach. Paradoksalnie nie przypomina w ogóle tiktaka z Dying Light, a tego nawet z jedynki. I bardzo fajnie się w sumie skacze. Cyk, optymalizacja została poprawiona, bo to widzę nawet po swoim sprzęcie. Oczywiście link do gry, jeżeli chodzi o odcinek, to odcinkowi będą mieli w opisie. Jak chce sobie ktoś pograć, to demo jest otwarte dla wszystkich. Bo gierka jest normalnie na Game Jolcie. Polecimy, dobra. I lecimy tutaj, siema. Bailando, teraz tutaj. Zobaczymy, może to faktycznie jest kwestia skryptu. Ale tu zrobimy sobie tak. Tak, no już, o kurde, ty, dobra. Chciałem właśnie mówić, że jestem koksem w tą grę. A chyba za bardzo nie jestem, skoro się tak wywaliłem głupio. Czy można też chyba tak zrobić? Doskoczę? Oj, nie doskoczyłem. No. To także tak. Chciałem mówić, że jestem koksem i że wszystkie te parkury mam obczajone, a w praktyce skończyło się na tym, że nie dość, że je muszę powtarzać, to jeszcze mi nie wychodzi z nimi. Dobra, tu był taki lifehack zastosowany. Cyk. O, nie skoczyłem, no, zarąbisty lifehack, Gabor, no normalnie rób kanał z lifehackami. Dobra, przykleiłem się. Cyk. Cyk. Bang, dobra. Zdajemy i wyłazimy stąd. Nie, movement jest bardzo przyjemny, paradoksalny. To może się, on się może wydawać na taki chaotyczny. No właśnie, jak tutaj. Oj, ty! Kurde, ty, złapałem się czegoś. Ale on w praktyce jest naprawdę przyjemny.
I te wall jumpy są satysfakcjonujące w tym wszystkim. No i, no i co? I dostaję jedynkę. Tak? No, dostałem ten. On sobie tutaj gada. Tu sobie wyjdźmy. Dobra, do elevatora nie wchodzimy. Zobaczymy, czy teraz skrypt się aktywuje jakiś. Nie, tu jest zamknięte. No tu mam dwójkę, potrzebuję, mam jedynkę tylko. Albo jestem debilem, albo jestem debilem. Bo teraz normalnie powinienem tutaj przejść, ewentualnie sprawdzę jeszcze ten pokój. Czy tu się coś może zmieniło? Bo wiecie, troszkę głupio mi się już gubić, jak to przyszedłem i wyraźnie pamiętam w głowie, że gdzieś tutaj coś takiego było. No dobra, no jakby security, no to to pamiętam. To było coś takiego. Siema. Nie, nie wall jumpuj po krześle. No tu są te wszystkie te, które sobie czytaliśmy w poprzednim odcinku. No tu, tu są te hasła. No ja przysięgam, że ja sobie przypominam, że tu był czytnik na kod. No tak sobie przypominam, no. Ale jestem debilem, no naprawdę, no. To tu jest jakiś QR code. Ja chcę zrobić progres w tej gierce. Boże, nie no, no tak, nie no, jeszcze się... Nie, tu jest jakaś serwerownia, ale to chyba nic z tym nie mam zrobić. No nie wiem, albo mi się zdaje. No nie wiem, zaraz przysięgam, że zaraz wejdę sobie normalnie na swój odcinek i zobaczę, czy tam faktycznie był czytnik typu kod. Bo on mi każe tutaj nie wchodzić do elevatora. Dobra, no jak mi nie każe, to nie będę wchodzić. To po co jest? A to się zamyka chyba. Ty no, otwórz chociaż, proszę. Otworzy się? No. Tu nie ma nic. Tu się zesrałem ze strachu, pamiętam. Tu pod nie można brać te. Tu nie mogę wejść. Tu zrobiłem te wszystkie testy. No to nie, no no. Szło się tutaj, włączało się skanowanie, szło się tutaj. To pamiętam, zabronili mi wchodzić do elevatora, więc do niego nie wchodziłem. Okej. Od tego się ucieka ogólnie. Ty, on mnie goni, kurde. Ten gość mnie goni. Przestałeś już? To wiem, że przeciwnik by już mnie zabił raz. Siema. Okej. O kurde, odbugował się. Ty, a za jeden znika ogólnie. A, zostaw mnie. Siema, dobra, znik. No to czekaj, może w tym terminalu coś jest. Dobra, bo zaraz się naprawdę zdenerwuję i zacznę czytać te terminały. Level 1, no to to mamy. No to tu było o tym tym. New password to conference room in the document attachment. To tu jest zepsuty attachment, ale conference room nie ma nigdzie. Ja bo jestem ślepy, no. No mogę też być ślepy. No nie, no nie ma tu żadnego czytnika, no jak boka kocham, no. I też się nie przedostanę chyba jakimś bugiem tam. Czy to jest conference room? Przysięgam, no ja chcę zrobić progres. Jest tu noclip może? No tu były te wszystkie. Tu były, no tak, no tu jest... No jest nowe hasło, ale gdzie ja mam je wpisać? Tutaj? Poczekajcie. Gdzie to jest? 08, mam tutaj może je wpisać. 081999. Nie, nie, to nic nie daje. No tak, content to be added. No dobra, to tu na pewno nic nie ma. Tu jest ta toaleta, którą oni jakby zatkało. Tu nie mogę wejść, bo dwójka jest potrzebna. Przysięgam, no nie, no dobra, zdenerwowałem się, widzowie. Idziemy patrzeć mój film. Bierzemy normalnie mój kanał i sprawdzamy, co ja tu robiłem, bo jestem pewny na 100%, że tu był guzik. No, przysięgam, na 200% jestem pewny, no sobie sprawdzimy na odcinku, bo jest 10 minuta filmu, ja nie zrobiłem żadnego progresu. Troszeczkę mi się tym źle. Zaraz zobaczymy, oczywiście adblock wyłączony, polecam mieć wyłączonego adblocka, żeby reklamki mogły chodzić. Ja się napiję, ten, picia.
i lecimy. Za 30 sekund reklam bez możliwości skipowania. Dobra, siema Gabor. Nice, na 480. Zaangażowana i... Dobra, dobrze. Jeszcze jeden! Gdzieś tu coś było, czekajcie, jak tu wchodziłem. Dobra, ty kur... Czekajcie, bo kamerę zepsuję. Dobra, siema, tu jeszcze jest. Test z ok... Okej, i zepsuta data. No dobra, no to tu, a gdzie ty szedłeś, Gabor, wtedy? Czekajcie, bo kamerę zepsuję. Dobra. Siema, tu jeszcze jest. Test z ok... Boże, zanim ja to znajdę, to minie 8 lat. Mentalnego zdrowia. Wydaje się dobry, jak jest przybliżone do zera. Dobra. Dobra. Poskipujemy sobie troszeczkę. A nie, no ja się tu zbugowałem na jakimś tym. Nie, nie do... Dziękuję. Czy jako ja miałem brodę na tym odcinku. Cofniemy sobie, może gdzieś tu, kurde, pominąłem to. Tu jeszcze jest. Chodzimy, te paprotki są nawet. Dobra, montujemy się dalej. Ty da się bani hopowa? Co tak szumi? Ty, otwarte jest, kibel? Otwarte już jest teraz. No nie, no szedłem do ofisa. Dobra, w to. Siema, dobra, mamy pierwszy poziom, siema. Conference room. Bum. Zamknięte, dobra. No zamknięte to. Biura ogólne. To gdzie się wpisywał ten kod? Na tej gry Bóg powiedział mi, że terminal jest tutaj konieczny. Security report. Toaleta była zapieczętowana. No to dobra, dobra, bo ja się gubię w tym, co ja robię. Bierzemy przechwytywanie gry i robimy to po prostu tak, jak to było. O, powinno się wszystko przechwycić. Ja wiem, że conference room, ale gdzie jest? Gdzie się wklikuje, kurde, kod do conference rooma? Tu się wklepuje kod? New password dir może napiszę. Office lock. Mam w to wpisać? Office lock. Ojoj! Ty, ale ja chyba... Kurde, ktoś pamięta kod? O, można escape'em wychodzić, tego nie było, czekajcie, muszę sobie przypomnieć. 081999. Office lock. 081999. Gplay nagrał, że został zeskanowany i zamknięty, bo zeżar diaksy, a potem derta. Co? Ja wiem, że on ma wklejki różne, ale... Ja widziałem jakiś tam film niedawno. Tak, dobra, działa. Dziękuję za pieniążka, pozdrawiam. Nie, na tym streamie nie będzie sala, ale otworzyliśmy, widzowie, jest progres. Ja se sprawdzam rzeczy różne. O, jest karta, jest dwójka, ty. Ja wam zasłaniam ogólnie, bo nad tam, gdzie jest kamerka, jest licznik kart. Dobra, Fellow Master. You may call the back, it is a feature. General McClark, Sud Richard Hammond, takie easter eggi. To mi nawet Patryk tłumaczył. Dobra, teraz tak, teoretycznie mam dostęp tutaj, ale jak... O kurde, kliknąłem F5. Nie, proszę. Jak się to wyłącza? O, F1 się to wyłącza. I dostałem kartę dwójkę, ale to zanim to, to ja chcę sobie sprawdzić, czy to, jaki dostęp potrzebny był tutaj. Będzie komentarz. Nie wiem, czy na następnym streamie, ale ogólnie to będzie. Siema. I tu, tutaj jaka karta jest potrzebna? Nie, tu po prostu jest level coś. Dobrze, że mi się potwór nie respi, bo mógłby się respić 1000 razy, a nie respi mi się ani razu. Też wywalono system chyba save'ów, w sensie, no jak gadałem z Patrykiem, są autosave'y. Więc wiecie, tak to wygląda. Dobra, siema, idziemy tutaj. Mam nadzieję, że będzie więcej skakania. Jest niebiesko. Tu nas jeszcze nie było. One. Dobrze, już nie wchodzę do one, mimo że one jest otwarte. Przepraszam bardzo, ja muszę sprawdzić, co robi ten QR code. O, czekajcie, sprawdzę, zeskanuję ten QR code i zobaczymy, co tam jest w środku. Naprawdę. Co jest w tym QR kodzie? Jak się, poczekajcie, jak się to włączy? Nie mogę się doczekać, Gabor ogląda Shuriken Wir Babka za kratami X'd. Shuriken Wir Babka za kratami? To jest ten film Gplaya, o którym mówiłeś? A, G po prostu. Ten QR code mówi G po prostu. Super QR code. Dobra. No nie, no nie klikaj F5, Gabor. Kitchen jest zamknięty. And much more parkour jest zamknięty, niestety. Maybe I should add multiplayer, to też jest zamknięte. Dr. Brown. Zamknięty jest Dr. Brown, tu jakieś kabelki. Dr. Harris, to też vibe SCP-kowy. A, Shurikana VR, okej. Okay. Dr. Thomas zamknięte, Dr. Johnson zamknięte, content to add in full version. O! Ty zrespiłeś mi się na mordzie i co, zabiłeś mnie?
Zabił mnie. Ty, znowu jesteśmy w tym wymiarze. Jestem ciekaw, czy da się tutaj gdzieś sensownie dobiec, zanim gdzieś spadnę. Bo mam nadzieję, że te save'a będę miał, co nie? Nie po prostu się tak biegnie, ale tu mam bardzo dużo FPS-ów, tu mógł grać cały czas. Time left. Ty, ale ja nie mam, mogę load? O ty, bez takich, ja nie mam kart teraz znowu, no nie mówcie mi takich rzeczy. Ja pierdolę, na serio nie mam kart? Jeszcze mi się ten zjeb zrespił. Wypierdalaj, przepraszam za toksyczność. No nie wierzę, no. Jeju, i muszę patrzeć, muszę znowu cały ten parkour przechodzić. Dobra, no rura, robimy speedrun. Teraz to wszystko po prostu na pamięć muszę lecieć. Robię już pierwszy speedrun tej gry, mimo że oficjalnie nie wyszła, to robię pierwszy speedrun. Cyk. Pierwszy speedrun, normalnie Dreama robimy. Siema. O, dobra. Póki co jestem bez błędu żadnego. Oj, to może być błąd. Ale dobra, jest git. Cyk. Dobra. Dobra, jestem bezbłędny póki co. Może nie jest to zoptymalizowane pod kątem biegania, że czasami robię jakieś głupie przerwy, ale pod względem robienia błędów to jestem póki co bezbłędny. Tu będzie jakiś błąd na pewno, nie zrobię tego za pierwszym razem. To kiedy do tego nowego filmu scenki nagrywamy? Nie. Ja, to miało być, właśnie już jest błąd. To jest prywatna sprawa, Gplay. To słuchaj, nie, w donate'ach nie pisz mi takich rzeczy, okej? Okay? Możemy się zgadać tam prywatnie na telefon czy coś, ale w donate'ach takich rzeczy nie pisz, bo ludzie zaraz zaczną gadać i będzie. Ale dziękuję za pieniążkę i pozdrawiam. Ja wiedziałem, że to będzie, kurde, już problem. Cyk. Więc pozdrowienia Jeepy. Dobra, no tu był błąd, ale i tak zrobiłem to na miarę moich skromnych możliwości biegania. Ale dziwne, że gość mnie zabił. W ogóle zacznijmy od tego, że zrespił mi się na ryju. I nawet ten autosave śmieszny nie dał rady, no bo finalnie... I tak... dostałem... I tak się, wiecie, zaczyna od nowa. Ta gra ma jakiś tryb hardcore. Wiecie, jak ja go gdzieś zobaczę z drugiego kilometra i mogę zacząć od niego uciekać, to tam jest bez problemu. Dobra, i teraz tak, 081999, dobrze pamiętam? 081999. Dear Oficelock 081999. To jest spoko motyw. No okej, ale kiedy? Bo to z tym gównojadem w scenariuszu jest kozackie. To jest twój syn, Gplay. A ty jaki gównojad. Ja wiem, ale scenariusze to piszemy sobie tam, wiesz, jakoś rekreacyjnie to tam, wiesz, trzeba przyjąć odpowiednie środki i dopiero można scenariusz napisać, bo jak będzie taki za bardzo normalny, to ludzie wystarczająco lajków nie dadzą. Ale kiedy? No za niedługo, mordo, no tam trzeba się zgadać na jakiś termin. Pozdrawiam serdecznie. Laguję jak alt-tabuję, w sensie jak muszę grę zalt-tabować, taki teraz przez przypadek. Dobra, tu będzie, dziękuję za pieniążkę, pozdrawiam. Tu jest zamknięte standardowo, Stanley, no to jest zamknięte, czy co? Czy to jest jakiś easter egg? Czy to jest easter egg do gry 427, do gry The Stanley Parable? Nie grałem osobiście, chciałem zagrać, ale mi nie działało. Słyszę klikanie. Dobra. Medical Bay. I'm done with you. I let Morpheus take care of him. Morpheus? It's Morbin time. Dobra, siema, kuchnia. Doktor Hamilton ma zajebisty pokoik. Tu nie było nas. To jest coś ważnego. Szukam kodów ogólnie, to jest takie już podejście mocno falloutowe. Skroluję tekst w poszukiwaniu kodów. Jak nie ma kodu, to nie są zbyt istotne. Oczywiście szanuję osobę, która to pisała, żeby nie było. Ale bazujmy na faktycznie potrzebnych rzeczach do rozgrywki. No medif, kurwy synie. Kurwy, pierdolony śmieciu, no nie zabij mnie, proszę no! No nie, może ja znowu od nowa wszystko będę musiał robić, no. Ty, a teraz dwójką jestem, w sensie dwójka mi nie zniknęła, ostatnio mi zniknęła. Chuja mi to da, idę sobie tu skoczyć na ura. I tak nie dobiegnę. No, nawet nie mogę tu skoczyć.
I co, zresztą nie bez karty, bez niczego? Nie, dobra, jestem z dwójką od razu. Oooo! Aleluja, co to za gra? Edge Runner. Gra mojego znajomego była na kanale jakiś czas temu. No wykurwiaj, lapsie. Przepraszam, że jestem taki toksyczny. Ty myślicie, że będę sprytny i go ominę? No, ominąłem go, nie umarłem jeszcze. Ty, ile on żyje? O, dobra. Tu nie było nic ciekawego. Medical Bay pierwszy. Tu czwórka jest potrzebna, dobra. Siema. Entities jakieś na 2020, wszystko. Doktor Brown Health Issues. Okej. Fajny jest ten motyw terminali, w sensie jako faktycznie przedmioty użytkowe, a nie tylko i wyłącznie ściany tekstu w kontekście na przykład tego. No nie, kurwa, nie mów. Dobra, już miałem pokrzyczeć. W kontekście to jak w Falloutie to było, to że tutaj też trzeba realnie kody wpisywać. Ja szanuję ogólnie fabułę tej gry, ale ogólnie życiowo pomijam dosyć mocno dialogi w grach. Dobra, teraz tak. Chyba nie będę mógł pominąć, bo trzeba będzie realnie po coś pójść, więc chyba gra nie ułatwi mi życia. Zobaczyć się coś otworzyło tylko. Sutwa. A tu było jeszcze co ominąłem. Okej. Okay. Ubisofty? W sensie no gry Ubisoftu? Są okej. Okay. Wszędzie jest pozamykane. O, doktor Brown. Turn around. Czemu? Ogólnie to będzie, dziękuję content. Nie no, wchodzimy do pokoju gościu, nie ma takiego bicia. Puśćmy. Czemu? Serio mnie nie wpuścisz? Dobra gościu, pogadamy inaczej. A zaś ci Avasta w grami będzie potem. Dobra, to też jest zamknięte, gdzie teraz powinien pójść? Pozamykał mi wszystko. Ale gry Ubisoft są ok, nie są jakieś górnolotne, ale są faktycznie fajne. I mi się podobają. Się nic nie pozmieniało. Tu jest jakieś przejście, chyba tu mogę przejść, ale to... No właśnie. Gdzieś aktywowałem jakiś skrypt. To jest ciągle zamknięte. Dziwne, że on faktycznie mnie nie wpuścił ten. No tak, 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 ja też odczułem takie podobieństwo. Gdzie jest Morfiusz? Czasem to podświetlony, ale nie wpuszcza gość. Czy tak mało ludzi? Nie mam pojęcia. Nie, nie do doktora Browna mnie nikt nie wpuszcza. Trochę się czuję zagubiony. Siema. To jest zamknięte. No, trzeba przeklikać wszystko od nowa. Może właśnie trzeba coś znowu wpisać, a jak debil krążę. Aby gdzieś mu... O, właśnie, karta. Trójka. Pytanie, dlaczego mi jest trójka? Ja potrzebuję czwórki, a nie trójki. Siema, no właśnie, bo to nie przejdę na trójce. Tu, na czwórkę potrzebuję. Może teraz do pokoju doktora Browna wejdziemy. Albo tutaj. O, właśnie, proszę cię, one. Co tam one? Klikamy. Ty, co jest? Ty, dziemniew, czy... Ty, co jest, że ja się w komputer wszedłem? VR taki zaawansowany? No dobra, let's go! Jest więcej parkouru! Super, to ten element gry lubię. Okej, tu jest taka ściana. No, o czemu się nie złapałem? What the fuck? Wiem, pocięta kartą widziałem akurat. Chyba za nisko byłem, leciutko, ale zaraz to naprawimy. Kurde, ale te światła napierdalają. No,
teraz się pociągnąłem. No, no o, dobra. Okej. O kurde, to jest takie coś. Czekajcie, jeszcze raz. No dobra, no kminie to tak. Przepraszam za wydanie takiego dźwięku. A, dobra, już wiem, można po prostu. O właśnie, w ten sposób. Oż ty w dupę! Dobra, już było blisko. Ty dojebane, to jest naprawdę, akurat parkour jest super. No nie no, kurwa mać, no. Ale panika czasami wchodzi. O, dobra, to chciałem zrobić, teraz syk. No, it's this place. The lighting broke down when we, I mean, I... Okej. O, tu też mam dużo FPS-ów, tu mogę biegać. Did you know that in this game you are supposed to have superpowers? Well, you can't complete this map. Zaraz zobaczymy. Let me do something about it. O, satysfakcjonujący dźwięk klawiatury. Okay, now try something. Q for dash, R to time stop. O kurde, o kurde! Ale fajne i można tylko w powietrzu robić. Tak, że zużyłem już? To czekajcie. Q for dash, press R to time stop. No dobra, czyli jakby zróbmy... O, to chyba tak nie powinno być. No dobra, no ten dash jest fajny. W Dark Deception był podobny, no dobra. Okej. No dobra, no jakoś to przeszedłem dosyć chaotycznie, ale przeszedłem. Wczytujemy się, dobra. Powrót do normalnych FPS-ów. Zamknięte. Red button, dobra, wenty jakieś. Amogus, a mam te ty, mam te dasze cały czas. Mam ten time stop śmieszny. Zamknięte. Ta, nawet jedynki nie mam teraz, dobra. No jest czerwony button. Czy jakieś dźwięki są? Jakaś muzyka jest. Serwerownia, no dobra. Dobra, ja to klikam, bo się boję. I need to tell you something. I'm not really in charge here. A, ty tu nie rządzisz? Like this AI thing, and actually it may be somewhere on this map. You may a, mam coś znaleźć. No dobra, mam coś znaleźć. Ty chyba zbugowałem. Ty, bo ja mam wrażenie, że raz biegam szybko, raz wolno. No dobra. No jest parkour, ale ja się nie mogę tam dostać, no właśnie. Jest ten parkour, to. Ja tu nie wejdę, nie mogę kliknąć tych pocinków. Okej. Muszę coś znaleźć na tej mapie. Jakby... No dobra, no spróbujmy, może coś w tych skrzynkach? Gdzieś tutaj może coś jest skitrane? Nie, nie widzę tu nic. Pytanie, jak małego przedmiotu mam szukać? O ku... Ty! Zbugowałem chyba. Ale to jest kanonicznie, czy ja tu się przez przypadek dostałem? Nie no, raczej by nie robili coś takiego, jakby to nie było kanoniczne. Tu coś leży. No jest guzik. Który nie wiem co robi nawet. O co chodzi, ale ty stopie. Jakieś światełko jest?
Nie wiem, czy nie mogę, czy mogę nadwyrężać tego, Ty, patrzcie, jakiego trika odkryłem. Teraz wam pokażę, patrzcie, wspinasz się na samą górę, skaczesz, dasz... Kurde, czasami nie mogę daszować, czasami mogę. Dobra, idziemy dalej, zwiedzamy ten playground, ale nie wiem, czy to jest kanon, czy to nie jest kanon. Boję się, że jakoś wszedłem gdzieś, gdzie nie powinienem wchodzić. Tu coś jest. Jakiś ciemny pokój. Siema. Jakaś czarna dziura. A jakaś piłeczka po prostu. Czyli oddaj piłeczkę. O, mogę sobie ją wziąć do ręki. No dobra, no mam piłeczkę. A to out of bounds? Co to znaczy? Ty, bo to serio może być developer, w sensie to... Wątpię, żeby jakiś developer jako element mechaniki do swojej gry dawał... O! Ty, co ja kurwa robię? Ty, no nie, no to nie może być kanon. Siema. To nie może być kanon, ja się tu gdzieś przypadkiem dostałem. Use interaction. Auto doors. No są auto, faktycznie. Backroomsy, dobra, tu coś jest jeszcze. Te są automatyczne doorsy, wyłazimy stąd. Wybrałem floor jakiś, 11. Znowu gdzieś jestem, co jest? Backroomsy. Ty, no przecież że to są backroomsy. O. No ja też chcę stąd wejść, bo się dystopijnie mega zrobiło i creepy troszeczkę. Security. Oh, it's one of the super fun Easter eggs in the game. Okay. Where you need to find a keycard. So, idea. Czemu ten gość tak ciśnie po wszystkim? Są jakieś easter eggi? Coś tu może być. Nie wiem. Kurde, ale nie wiem, no klimat, ja sobie teraz Half-Life'a ogrywam i mega Half-Life'owy klimat. Nie mogę tego użyć. Nie wiem, to już wierzę, że to faktycznie jest po to, żeby tu chodzić. Tak mi się wydaje. To nie mogę wejść, mimo że się świeci zielona kółeczka. Też nie mogę wejść, mimo że się świeci zielona kółeczka. Nie spamujcie kół w tej grze. Tu. To jest czerwona kudeczka. Tu jest... nie ma kudeczki nawet. Nie chcę się stąd wydostać. Może w tym coś jest? O! Coś jest, poczekajcie, dir wpiszę. A nie ma nic w tym tym. Co jest w ogóle? Gdzie ja kurna jestem? Jak się stąd wydostać? Ja nawet nie wiedziałem, że to ma tyle, wiecie. Że ta gra ma tyle rzeczy w środku, w sobie. Dobra, wyłazimy stąd. Chyba. To się okaże, że nie ma wyjścia i zostaje to na zawsze. Tak nieironicznie może być, znając tą grę. W kontekście takim, że co tu się robi, dzięki zabijcy. O, Żanek będzie miły, nie, stąd przyszedł. Czy też jest zamknięty? Ty, widzę, bo ja się gubię, naprawdę. Totalnie jestem zagubiony. O, dobra, a nie, stąd przyszliśmy. Tak, stąd definitywnie przyszliśmy. Zamknięte, zamknięte. Okej, możemy się wrócić zawsze.
miała przejście gdzie indziej. Zobaczymy, może coś pominąłem na górze. Tu nie mogę wejść, jest niewidzialna ściana. Zamknięte, 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 zamknięte. Nie wiem, co to jest za pasek w lewym rogu. Tu mogę wejść. Dobra, co mam tu znaleźć? Dasz, no dasz niby jest git, żeby tam gdzieś tam pójść dalej. Pytanie po co konkretnie? Jest jakiś red room. No i co, no i zrobiłem kółeczko. Wyjść nie wyjdę, do windy wrócić nie mogę. Nie, no na pewno tam jest kanoniczne przejście, to też już klikałem. Dobra, to lecimy. Dobrze, że ten frajer się tu nie respi. Co? Otworzyłem? A, to jest dash, no nie, ale... Oj, oj, chyba się... No nie, nie, nie! Dobra, muszę ją krzyczeć. Że się zbugowałem. No nie wiem za bardzo, co mogę robić. O, już wiem co. Znalazłem keycard, trójkę. Oj, otworzyłem, dobra. Coś tu jest? Part 3. It looks like an old game I used to play, which never got a third part. I wonder why. Oh look, there's a terminal. I think the code may be 11 1604. Co? Chyba nie do końca ten kod. Wychujałeś mi, gościu. Ciemno tu jest, nic nie widać. Siema. O co chodzi w tej grze? Sam się sobie zadaję to pytanie. O, chyba przeszedłem grę. A to ja chcę jeszcze pozwiedzać, co tam było. Kurde, ale dużo jest tu co robić ogólnie w tej gierce. Czy na górę nie? I na dół też nie, dobra, czyli niczego nie pominąłem. Łom! Half-Life! Ty, na metrze mnie zrespiło. Ty, co jest? Zabiło mnie? A nie, mam dasza. Nie, nie mam dasza? Ty, co jest, widzowie? A i mam tutaj crowbar. To co, ja jakieś zakończenie zrobiłem? Bo ja słyszałem, że gierka ma wiele zakończeń i w tym pokoju się właśnie pokazuje. To jakieś Half-Life'owe chyba zakończenie, skoro crowbar. Już nie mam dasza. Nie, no coś... Nie, no mam. Czasami mam, czasami nie mam. No widzicie, czasami klikam Q. A tu mi pokazał easter egg, Norwood B. Ale teraz nie mam żadnej karty. Tak, bo się gierka zrestartowała, tak. Dobra, czyli w praktyce to nie jest złe, że tak dużo powtarzałem, bo sobie wyrabiałem. I tak to trzeba będzie powtarzać. Ojoj, nie wiem czy przeskoczy. Kurwa, chyba nie przeskoczy. Oj. Choć może się wespnę, nie wespnę się już. No nie no, Gabor, trochę taktyki może mordo w tym. Tak bieganie na chybił trafił, to wiesz. Ujawarte w praktyce. Siema. Cyk, cyk, cyk. No, crowbarowe zakończenie zrobiłem, Patryk, wiesz? Przed sekundą dosłownie. Dosłownie sekundę temu. Że ten, że łom mi się pokazał na końcu. Ale mindfuckuje ta gra, ale jest dojebana, naprawdę. Przysięgam. Widziałeś co zrobiłem?
No na stacji jest taki pokoik, co no? No ja wiem, wiem, w tym pokoiku właśnie. Pokażę ci trika, jakiego się nauczyłem. Patryk, pa. Widziałeś? No może nie do końca wyszedł finalnie ten trik, ale ten, umiem skakać po ścianach, tak wiesz. Jak koks. No kurwa, zrobiłem to złownie drugi raz to samo. Kurwo, o, dobra, mam. Cyk. O, jestem zajebisty. Już praktycznie samymi ścianami. A i tak nie mam na wszystko na epic, wiesz co, Patryk, i tak na potrzeby materiału sobie zmniejszyłem, tak jak mi powiedziałeś, że wszystko na high, tylko tekstury na epic i resolution na 74. Idziemy po kartę, a raz mi się zbugował save, że zabił mnie Morbiusz. I się zrespiłem na początku bez kart, zrobiłem wszystko od nowa, zdobyłem kartę, znowu mnie zabił Morbiusz. I już się tym razem zrespiłem z kartą. Cyk, tu tak. Tu miałem chyba pierwsze 10 minut rozkminialiśmy, że tutaj się wpisuje kod. Dir Oficelock 08 6081999, dobrze pamiętam? Tak, dobrze pamiętam, siema. A, kminie, dobra. Nie powtórzmy teraz tego, ale mam tego dasza, dostaję go. I teraz tak, tu się wchodziło chyba tutaj. Nie tutaj, gdzieś tu był taki terminal z tym, z Dr. Brown. Gdzieś tu był, gdzieś go się aktywowało, bo to trzeba chyba skrypt aktywować. Chyba nie w tym Medical Bayu. Chyba w tym. Tak, Health Issues, tu się chyba skrypt aktywuje, teraz się wraca. A właśnie widzę, że tu u Stanleya jest te, klikanie guziczków. Tak, są klikane guziczki, się zastanawiam, od czego są te guziczki. W sensie, co one symbolizują. To jest tak, on mówi, żeby tu nie iść, że mam wrócić i teraz się szło gdzieś dalej. Słuchajcie, gdzie się teraz szło? A, po kartę tutaj. Chyba, tak? Ej, Morbiusz! Ty co? Ty, wypierdalam stąd na ura. Gdzieś se poszedł, frajer. Gonisz mnie? Cebularzu? Kurwa, goni mnie. Na ura. A, ty, puść te drzwi! Goni mnie? Chyba mnie nie goni. A, ty! Co ty chcesz od Stanleya, gościu? Uju. Zostaw mnie. Wyparuj. Wyparowałeś? Wyparowałeś, super. Gdzieś tu była ten pokoik z kartą jeszcze. To był pokoik z kartą? Nie, ten drugi chyba. Nie, kurwa, nie ta strona chyba. Bo nie chcę zrobić drugi raz tego samego zakończenia. O, tu jest pokoik z kartą. Trójkę mam teraz, dobra, i co z tą trójką? Bo ja kurde kliknąłem w komputer i mnie przeniosło do jakiegoś świata. Half-Life'owe zakończenie zrobiłem, dobra, teraz wejdziemy tutaj chyba. O, a ja ostatnio wszedłem tutaj, dobra, pójdziemy sobie najpierw tutaj. Do ona chyba, tak? Ona? Nie, ona. No i tutaj kliknąłem na komputer i mi tu Half-Life'a odpaliło. Saniamsy. To nie, to póki co sobie ograniczymy ten świat i chodźmy do normalnego pokoju. Tak jak kanonicznie trzeba to zrobić. Siema. I asked you not to go there. Czemu? Okay. Never mind. But don't use the VIP toilet. Nie używasz VIP toiletu. No znowu mnie przeniosło do jakiegoś menu chińskiego. Ty! I just said, don't touch anything. Ty, chiński świat jest. Z tam Azjatą? Czemu wszystko takie żółte jest? Ej, chyba mnie zabił. Czy nie? Ty, dobra, bo gra jest inna. Nie wiem. Memory diary.
Ty mordo, ale gdzie ja mam iść? Ty, bo te wszystkie... O, mogę zrobić to samo drugi raz? Nie, ty, mogę chyba. Ty! Co jest w ogóle? Ale mózgotrzepy są. Nie, tam idę znowu. Mam nadzieję, że mam kartę. A, morw już. Mam kartę? Powiedz, że mam kartę. Kurwa! Morbiusz na pełnej piździe tam napierdala. Aj, nie widzicie tablicy. Słońce mi jest moim wrogiem odwiecznym. Ale to, kurde, za każdym razem trzeba robić to. Chciałem kanonicznie, grzecznie, kurde, zrobić jakieś zakończenie, a się wpierdoliłem do jakiegoś azjatyckiego świata. To jest kolejne zakończenie? Serio? No, kurwa, znowu odjebałem. Daj mi skoczyć jak człowiek. Kurde, ale to są takie mózgotrzepy historyczne. Ty, ale przecież ja mogę tego używać dasza, żeby sobie to skracać, jak już mam dasza. No, tylko trzeba Gabor umieć go używać. Czasami mi siada, czasami nie siada. O, a, no teraz prawie siadł. No teraz prawie nawet wyszedłem z tego. No, odratowałem się. Siema. Dobra. Oddaję ten dasz ogólnie. O, dobra. O, dobra. Zadziałało tak, jak chciałem, żeby zadziałało. Cyk, 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 cyk. Dobra, pięknie. Coraz szybciej mi przechodzą te, kurde, poziomy parkurowe. To coraz zgrabnie mi to idzie. Ojoj, a dobra, to... Jezu, czemu ja za każdym razem, jak powiem, że mi coś idzie zgrabniej, to się pierdoli wszystko. No, puść mnie do podłogi już. Zajebiście, Gabor, ci poszło. No, jak się kurwie. Już, spokojnie. No. Łazimy. Czwórkę chcę zdobyć, kurde. Ty kurwiaj. Nie wiedziałem, że już, kurde, zakończenia robię. Dobra. Oficelock 08199, cyk. Siema. I teraz tak. Tutaj. Tu czytamy o stanie zdrowia dr Brown. Ale ta gra jest do speedrunowania, fajnie. Teraz on mnie blokuje o Brown. Idziemy po kartę w jednym z czterech pomieszczeń. Tu nie ma. Tu nie ma, dobra, czyli w drugim Medicam Bayu. Nie ma. Tutaj tu też nie ma? Ty, to gdzie to jest? Myślałem, że w czterech różnych miejscach, w których byłem. Gdziekolwiek będzie ta karta. RNG, nie podoba mi się to. Tu też nie ma. Tu jest zamknięte. Tu jest karta, dobra. Trójka, dobra, no to idziemy do... Tu one już byliśmy, więc tu nie idziemy. Czwórkę bym chciał. I asked not to order. Okay, just do not touch anything. No dobra. Ale coś sensownego muszę tu zrobić. Znaczy, no mogę kliknąć to, ale to jest to zakończenie, a nie sprawdziłem, czy ono się odznaczyło w szafce. Breezer. Coś tu powinienem znaleźć jeszcze sensownego, może mam się pierdolnąć na łóżko.
myślicie, że to o to chodzi? Ciemno tak w piździe, naprawdę. Nic tu nie widać. Stół mam na stół. Co na stół? Czy tu na stół jakieś? No na stole jest ten, no. Menu, ale to o to w tym chodzi, że mam do menu kliknąć? Komenda gamma? O, chyba odda. No, trochę oddałeś, trochę jaśniej. Dziękuję! Fajne jest mieć twórcę gry na czacie. Tu nie wejdę. Gdzie jest kolejna karta, kurde? Przeklikuję wszystko, co mogę. Trochę się zbrokowały kolory, ale chuj. Czy tu jest faktycznie jedyne co? To te tajskie ten... Dobra, nie zrobiłem go do końca, to lecimy. To naprawmy tą gammę. Ty, ile to jest bazowa jakość? 50? No, uznałem, że około 50. O, jest ta kulka. O, tu jest to światło do wyłączenia, dobra. Ty, nawet mojego łoma nie ma w tym świecie, co jest? Bazowa to 3. Dzięki. Tu jest zamknięte ciągle, to. Let's get done ASAP. You know, make it quick. No co mam zrobić, to wszystko od nowa? Zaraz się zrespiłem bez karty, to nie mogę tego przespeedrunować. Kurde, nie wiem. Ale wiem, że wy możecie się dowiedzieć w kolejnym odcinku, jeżeli ten wam się spodoba. Mówi do was Gabor. Patrzcie, jakie jest zakończenie z nienacka. Mówi do was Gabor. Jeżeli ten odcinek wam się spodoba, to nagramy sobie kolejny na drugi kanał, bo mi się w to gra fajnie. Jest, gra ma sens, gra się fajnie się skacze, jest zachowana historia, więc jeżeli wam się spodoba, to nagramy sobie kolejny. Link do gry macie w opisie, łapkujcie, subskrybujcie. Nagrywam na Twitchu, to już Gaborowaty. Yo, yo, yo.